Dzisiaj może być nieciekawie. Mam do przejścia 41 km z Chesterfield do Derby. No i na cały czas padali deszcz. Mam pasz przeciwdeszczowy, ale co z tego, jak i tak pewnie nie przemoknie. To jest mój plecak. Owinęłam go sobie workiem na śmieci. W środku też mam dużo folii. I mam nadzieję, że chociaż rzeczy mi nie przemokną z tego w tym plecaku. Trzeba spróbować swoich sił i walczyć ze swoimi słabościami. Postaram się nie poddać. Jeszcze tylko 7 takich odcinków do przejścia. Zaciskam zęby i idę. Jak chcecie zobaczyć gołębia czarującego na pałąku, to proszę bardzo. Ale najważniejsze, że jest ciepło, że nie wieje wiatr, jest dosyćliwy deszcz. Nie jest taki najgorszy. Szczerze, jakoś tam się wyjdzie. Nawet słońce wyszło na chwilę. Jedziemy na twarz. Cześć słonko! Nie poddawaj się. Tutaj mamy śliweczki, też nam rosną przy drodze, ale chyba ich nie będę jadła. Niech sobie rosną ptaszki, niech sobie jedzą. Minęłam historyczne, górnicze miasto Kleinklos. A pogoda, jak widać, jest taka w kratkę, więc tak moknę, suszę się co chwila. Ale muszę powiedzieć, że nie jest źle. Dzisiaj bardzo dobrze się czuję. Mam jeszcze niecałe 30 km do przejścia. Cześć! Zawsze jak mówię, że czegoś nie ma, to później to się pojawia. Mówiłam, że nie było wiatru, a teraz trochę wieje, czyli wywołuje wilka z nas. Powinnam może nic nie mówić. Ale jest ciepło, a miałam nic nie mówić. Tutaj mamy jeżyny. Zahaczyłam się. A jak taki pan w roku, to może zajrzymy. Zobaczymy, czy tam takiego specjalnego. Niestety po koronawirusie nie są w stanie otworzyć tego pubu ponownie. No przykre jest to, że takie małe przedsiębiorstwa mogą nie wyjść z tego kryzysu. Ej!
krową czy koniem. Tutaj są krowy. Ale się z tobą nie bawią. O, nie wiem, czy mnie lubisz? Lubisz mnie? O, lubisz mnie. Ojoj. Cześć, to ja się z tobą pobawię. No, zobaczymy, a to jest taka fancy restauracja. Nie wiem, czy takiego bakwarta zawsze. No nie przyjęli mnie, ale nie wiem, czy dlatego, że nie spełniałam standardów, czy... Znaczy powiedzieli mi, że wszystkie stoliki mają zabukowane. Ale nie wiem, czy to była prawda. Mogła być, no bo jak jest 50% na żarcie. 50% na żarcie z pomocą mojego animowanego asystenta już wyjaśniam, o co chodzi. Program Eat Out to Help Out w UK był jedną z akcji wprowadzonej przez rząd, mającą na celu wspieranie firm wznawiających działalność po pierwszym koronawirusowym lockdownie. Program miał pomóc w ochronie miejsc pracy w branży gastronomicznej poprzez zachęcanie konsumentów do jedzenia poza domem. Program działał od 3 do 31 sierpnia 2020, od poniedziałku do środy. Obejmował 50% zniżki do 10 funtów wartości zamówionego posiłku i cieszył się dużą popularnością. Nie wiem, olać. Jestem bardzo głodna, nie wiem, gdzie jest jakaś następna knajpka. Mam jeszcze trochę swojego chlebka i pasztetu, no ale fajnie było usiąść zjeść coś ciepłego. Ładne kwiaty. No dobra, tutaj jest taka restauracja, knajpka, a to bardziej pub. No i pub nazywa się Ramiona Rzeźnika. Więc jak myślicie, czy będą mieli wegańskie opcje? Dobra, już wiem, że nie mam co wchodzić. Do 20. A jest godzina 15, więc taki peszek. Dobra, muszę odpocząć i się czymś zapchać. A, do jedzenia. Niezbyt miła miejscówka. Tutaj ulica, ale jest zielono, jestem pod drzewkiem. Coś sobie zjem. Już ostatni kawałek chleba. Jem sobie z tym pasztetem. A tu już patrz, malinowy na deser. Już trochę zmaltretowany ten patrz. Jakieś psy ujadają. Przepraszam, czy ja mogę się w spokoju delektować swoim fadżem? Powiem, że to jest pyszne. No, nowy jest przepyszny. Mam nadzieję, że wszyscy to przeżyją, tą szczekaninę. Dobra, idę dalej. Już trochę swój głód zaspokoiłam.
niech się chrzanią z tej restauracji. Będą później żałować, że nie przyjęli sławnego youtubera. Mam połowę drogi za sobą, no i przed sobą, ale ja przychodzę w wersję optymistyczną, czyli że za sobą. A to co przede mną, to nie znamy jeszcze. Także ekscytuję się z tego bardzo. I zastanawiam się, co mnie tak drapie w nogi. Patrzę. Takie mi się rzeczy przyczepiały. Zobaczyć, co tutaj jest. Co tutaj do jedzenia. Może to lepsze było. Ale tutaj też te czynne. Dzisiejszy dzień nie jest sprzyjający pod kątem jadania w knajpkach. Trzymajcie kciuki za to, że udało mi się coś dzisiejszy w nocy zjeść.
zjeść. Już jestem po prysznicu. Zamówiłam na wynos wegańskie, indyjskie jedzenie. Mam ryż, jakieś warzywka, placuszek. I już będę sama, tylko jeszcze wam powiem, jestem zadziwiona, bo ten golfik jest suchy i mogłam go ponownie założyć po prysznicu. Także ten płaszcz i ta bluza Superdry są bardzo dobre na deszcz. Jestem zadziwiona, że nie przymykam tak do kości. Jestem bardzo zadowolona. Dobra, jem i dobranoc.